Pierwszy dzień sierpnia to bardzo ważna data w historii polskiej. To właśnie w tym dniu od 72 lat obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych historycznych zrywów naszego narodu. W studiu mój gość, pan Przemysław Szymański, wiceprezes do spraw mediów i promocji Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej. Witam pana serdecznie. Witam, bardzo dzień dobry. Serdecznie. Z tej też okazji dzisiaj na rzeszowskim rynku odbywa się festiwal patriotyczny. Czy rozumiem, że specjalnie połączyli państwo ideę właśnie patriotyzmu z dzisiejszą datą? Zgadza się, zgadza się. Próbujemy tą kwestię patriotyzmu, lekcję historii wprowadzać już 2 lata, działamy od 2014 roku. Natomiast tu pierwsza tego typu tak duża akcja. Wcześniej udawało nam się robić 1 marca namioty wyklętych tutaj w Rzeszowie na rynku. 28 lutego w tym roku wypadła akurat ta data. 2 marca święto flagi, barw narodowych. Połączyliśmy to ze świętem Konstytucji 3 maja. To już trzecia impreza tego typu na rynku rzeszowskim. Natomiast jak na razie największa. Pieśni patriotyczne to bardzo ważny w życiu każdego narodu, także narodu polskiego akcent, element. Jak pan sądzi, jak często my, Polacy, nasi rodacy, sięgamy do tego repertuaru? Czy tylko przy okazji świąt, rocznic? Wydaje mi się, że często, to znaczy często, chociażby sądząc po audycjach radiowych, jest często ten materiał puszczany. Maleo Reggae Rockers z projektem Panny Wyklęte. Bardzo szeroka inicjatywa, bardzo głośna inicjatywa. Młodzież to lubi, młodzież się uczy lekcji historii właśnie dzięki czemuś takiemu, dzięki takiej muzyce. Tadeusz Polkowski podobnie. Tu już mówimy o wykonawcach, którzy dzisiaj pojawią się na rynku podczas dzisiejszego popołudnia, prezentując swój repertuar patriotyczny. Wśród tych artystów także pojawi się dawno niewidziany, w Rzeszowie niesłyszany Jan Pietrzak. Zgadza się. Pan Jan Pietrzak wystąpi o godzinie 18.30, wystąpi z zespołem. Wydaje mi się, że warto odświeżyć tutaj w Rzeszowie też jego brzmienie, jego postać. Tak jak pan wspomniał, dawno go nie było u nas. Mhm. Jaka jest główna idea stowarzyszenia? Główną ideą stowarzyszenia jest szerzenie postaw patriotycznych. Dbamy o historię, dbamy o pamięć osób, którym zawdzięczamy to, gdzie się znajdujemy, ale również trzeba pamiętać o rzeczach aktualnych dla nas, kwestie ekonomiczne, kwestie gospodarcze, w to też się staramy angażować. Czy takie spotkania jak dzisiaj na rynku rzeszowskim, czy to nie jest także swoista lekcja historii? Jak najbardziej. Służyć ma dzięki temu chociażby stoisko IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej. Można porozmawiać z historykami. Będzie wystąpienie na scenie jednego z historyków właśnie IPN-u. Grupy rekonstrukcyjne. Dzisiaj udało nam się ściągnąć opancerzony pojazd niemiecki KFZ-13 Adler, który też może być atrakcją dla osób odwiedzających rynek. Wiem także, że z jedną atrakcji niewątpliwych dzisiejszego spotkania na rzeszowskim rynku jest pewne przedsięwzięcie związane z techniką 3D. Zgadza się, zgadza się. W partnerstwie z firmą Moonlight Studio, tutaj rzeszowskim startupem, powstała aplikacja, która umożliwia nam spacer ulicami Powstańczej Warszawy za pomocą właśnie technologii 3D, między innymi narzędzie takie jak Oculus zapewni nam podróż w wirtualną rzeczywistość. Jest pan młodym człowiekiem, zastanawiam się, to sięgając do daty 1 sierpnia, daty 1944 roku i odnosząc ją do 2016 roku, czy bardzo ta młodzież tamta, z tamtego okresu różni się od tej współczesnej? Czy rzeczywiście ma ta współczesna tyle patriotyzmu, że powtórzyłaby tamten heroiczny czyn. Jak pan sądzi? Trudno oceniać na zaś. Nie dość, że jestem patriotą, nie dość, że działam w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczpospolitej, więc tutaj fajne pytanie, bo dodatkowo jestem filozofem. Uczę się filozofii, zgłębiam filozofię, przez co też ciężko odpowiedzieć z góry. Natomiast sądząc po tym, co dzieje się w internecie, analizując grupy, fora różne, można dostrzec właśnie tą nutkę patriotyzmu, która dalej świadczy o tym, że młodzi są zainteresowani Polską. Chociażby dzisiejszy przedpremierowy
masowy pokaz filmu Tacy jak my, który odbędzie się w kinie Zorza. Tam właśnie można poznać dzisiejsze spojrzenie młodego pokolenia. Rzeszowski Rynek już od samego rana rozbrzmiewa muzyką od 11:00 pierwsze próby artystów. Oni także pojawili się na tej scenie, stąd też niestety nie mogli dotrzeć do naszego studia, bo do godziny 14:00 trwają te próby, by o godzinie 15:35 rozpocząć całość festiwalu i to będzie jako punkt pierwszy występ orkiestry wojskowej z Rzeszowa, naszej. Tak, zgadza się. Dwa występy orkiestry wojskowej, jedna orkiestra wojskowa z Rzeszowa, druga orkiestra reprezentacyjna 20 Pułku Ułanów. Tutaj lokalne podkarpackie brzmienia, nie zabraknie zespołu RR 404, które również kwestie poprzez muzykę rockową porusza kwestie patriotyczne, historyczne. Tutaj rzeszowski zespół, próby odbywają się w Sokołowie Małopolskim, więc na wyciągnięcie ręki. No a później przechodzimy do... Uroczyste otwarcie festiwalu, tak, 17:50, tak? Tak, między innymi pojawi się na uroczystym otwarciu pan zastępca prezydenta miasta, pan Marek Ustrobiński. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to właśnie duże dofinansowanie zyskaliśmy z Urzędu Miasta Rzeszowskiego, z budżetu gminy i miasta Rzeszów. I tutaj też należą się duże podziękowania. Wśród osób, którym warto podziękować, nie możemy pominąć, czy to wojewody lubelskiego, pani Ewy Leniart, czy przewodniczącego sejmiku województwa podkarpackiego, pana Jerzego Cyprysia. Z IPN-em również współpracujemy bardzo często, więc tutaj też znalazło się miejsce dla pana Dariusza Byszuka z IPN-u Rzeszowskiego. W skali globalnej staramy się współpracować z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. Dlatego też Jarosław Mokrzycki, pułkownik Jarosław Mokrzycki będzie uczestniczył w otwarciu. I dodatkowo osoby, które na co dzień nam pomagają, które nas wspierają, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor doktor habilitowany Sylwester Czopek oraz przedstawiciele Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. A o 18:30 wspomniany nieco wcześniej Jan Pietrzak w specjalnym repertuarze patriotycznym. Nieco później, godzinę po występie Jana Pietrzaka, o 19:30 Maleo Reggae Rockers, czyli projekt Panny Wyklęte. Podglądał pan, jak wyglądają próby? Co się tam dzieje na scenie? Starałem się podglądać, ale wolę na antenie o tym nie mówić. Niech to zostanie niespodzianką dla naszych słuchaczy, tak repertuar, jak i dzisiejszy skład zespołu. No, wśród artystek między innymi Ania Rusowicz, bo to możemy powiedzieć, Marcelina, także Lilu, a całość zobaczą państwo i usłyszą podczas dzisiejszego wieczoru od godziny 19:30 w wykonaniu Maleo Reggae Rockers, czyli Panny Wyklęte. No i w finale Tadeusz Polkowski. Zgadza się, Polkowski. Tadek, który reprezentował jedną z większych formacji hip-hopowych w Polsce, jaką była firma, więc rozpoznawana osoba, która już od dłuższego czasu skupia się na działalności, na twórczości właśnie związanej z patriotyzmem, z historią. Przypomnijmy, że już trzecia płyta w jego repertuarze właśnie związana z tą tonacją historyczną. Co znaczy dzisiaj być patriotą? Co znaczy dzisiaj być patriotą? To znaczy przestrzegać prawa, żyć zgodnie z obowiązkami, wypełniać obowiązki, starać się dobrze żyć, dobrze pielęgnować to, co chcemy, walczyć o to, co chcemy i pozostawać zgodny z tożsamością narodową, bo niestety dzisiaj żyjemy w czasach, których o tej tożsamości się zapomina. I można do tego także dołączyć udział w takich festiwalach jak dzisiejszy Festiwal Patriotyczny. Pierwszy dzień sierpnia 2016 roku. Rynek w Rzeszowie zaprasza. Zapraszamy również my i zaprasza również mój dzisiejszy gość, pan Przemysław Szymański, wiceprezes do spraw mediów i promocji Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Spotkajmy się na rynku, panie Przemysławie. Co pan mówi? Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję panu. Pieśni, wolałabym żyć, moje imię Inka, wyklęta życia nie.
być twoim życiem, rzuć trochę za mnie, wolę to od twoich łez. Czy wiesz, nie zostanie z nas nic, prochy rozwieje wiatr. Kiedy zechcesz znaleźć mnie w sobie, przestań się bać. Nie oglądaj się za siebie. W piwnicy mrok, serce wyłamali ciężkich butów krok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś syn i brat. Powiedz bliskim, zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już nagród nie potrzeba. To dla ciebie kropelka Polski, daj ją dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śni. Występ Maleo Reggae Rockers dzisiejszego wieczoru na Rynku Rzeszowskim w ramach Festiwalu Patriotycznego to jedna z niewątpliwych atrakcji. Kolejną z nich może być od godziny 16 do 19 spróbowanie swoich sił w symulatorze myśliwca F-16 dzięki filmie Eddie Games.